Halo, halo, czy mnie słychać, czy mnie widać przy tej podniosłej muzyce? Tego nie wiem, zaraz się dowiem. Znaczy mnie na pewno słychać, czy widać to już nie wiem, widać jeszcze nie, ponieważ gdyż kamerka się nie może doczytać, a nie przyłączę się sceny, dopóki kamerka się nie doczyta. Ja zlegowałem OBS-a. Komentarz wycofany. Tak i nie. Czekaj, bo ja nie wiem, w którą stronę to powiedziałem. Ale dobra. Never mind. Dobra, kamerka się odpaliła. Dobrze się odpaliła? Dobrze się odpaliła. 7-7, 7-7, dobra. Ja szybko jeszcze przyłączę. Tutaj zrobię jedną rzecz. Butelka do kosza. Dobra. Widać mnie, widać mnie. O, komentarz wycofany. Adam, nie wycofuj komentarzy. Dobra, działa. Podgląd sobie ustawię. Uhuhu. Coś mam, to starą miniaturę live'a, trzeba to zmienić, bo beznadziejnie wygląda. Dla wszystkich oglądających po live'ie zapraszamy na Discorda, link w opisie. Oraz do subskrybowania kanału, ponieważ gdyż 80% odwiedzających ten kanał nie subskrybuje. A nie wiem, tak jakoś, poczekaj, jaka to była mapa? Odrodzenie jest tu, to nie, to też jest tą czwórką. I jestem drugim. Modyfikacją. Wow, 12 FPS-ów poczułem. To jest piękne, gdy ma się 60 FPS-ów. One shot, one kill. Zaczynamy. Nie opłacało się. Ładna pestka siadła. Muszę skupić się na live, nie na oglądaniu tych czytań wiadomości. Sprawdzenie, czy jakieś są. To jest Ercujka, to chyba coś włoskiego. Nie wiem, w życiu nie widziałem Ercujki, co to jest. Ach, te strzały. Ach, ja lubię, jak do mnie strzelają. O, ty sobie nigdy nie podjeżdżałem. To może być ciekawe. Znaczy, zapewne to na pewno będzie ciekawe. Patrzę, czy ktoś od góry zaraz na mnie wyjedzie i patrzę w telefon na raz. Pokazuje, że mi nie pokazuje komentarzy. Dziękuję, YouTube. O, w mordę! No i dzięki. Ale kliknąłem myszkę, czy... no, why not? No, to jest... praktycznie... A, bo ja strzelić nie mogę. Czyli potrzebuję... Nieciekawa sytuacja. Wycofaj mi się za to, wycofaj mi się za to. Nie odważy się podjechać. Za bardzo by się wysunął. Tu mnie osłaniają moi, dobra. 22 sekundy, o Jezu. Tragedia. No już tutaj oglądających, witamy. Pozdrawiamy. Nie chcę tego. O, dobra. Szkoda, że z tym uszkodzonym dziełem nie da się... strzelać.
T-3485 versus Tiger drugi. Tygrysek malutki. Czy myślisz, że Stalina drugiego przebije? Oj! Jadaj się. Stalin drugi dobry czołg. Kuśwa. Of, mordeczkę. Tiger mnie przebije pod tym kątem, T30 mnie przebije pod tym kątem. Zmieniamy kąt. Nie przebijemy, nie przebijemy, nie przebijemy. To jest T34 zwykłe, czy... Źle się ustawiam. Z T44 chcę walczyć na równi. Nie chcę mieć działa pod kątem. Jest, nie spodziewa się mnie. Albo spodziewa już. Podświetliło mnie. Minus, że nie gram na realistycznych, a to w tej stronie działa. A dobra. To się martwię. Wow, 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 wow. To już nie za ciekawa sytuacja teraz się stanęła się. Dzioł mam strasznie podniesione. A Izmo strasznie nisko. Of, mordeczka. Muszę pamiętać, że oni widzą tego. Włas lewy. Dobra, nie wiem jak to zagrać. Bo tej sobie nic mnie nie zajedzie, nic mnie nie zajedzie. Tak będę miał dobry kąt opuszczenia działa. Jeśli tak. Ło! To było też bliskie. No dobrze, że jest podświetlanie, bo tak to bym tego wazu nie wyczają. Nice. To jest mój Sherman, mój Sherman. Na podglądzie zobaczyłem szybko, podczas zmienienia jednej rzeczy. Lata ładnie. No tam będzie walczył, ja tu na spokoju wolę. Głupio się pokazuje teraz z bokiem. Tu miejsce jest do kampienia, tylko że... O, Stalin Dzuki. Po modyfikacji groźny czołg. Jeśli to jest mod, to się muszę obawiać. Jeśli to nie jest modet, to... Chill out. Muszę powiedzieć, że mam na numerycznej inną rzecz niż zazwyczaj. Widziałem coś. To ściło od lewej i to jest nic konkretnego. To było bliskie akurat. Uhu, uhu, uhu. Tigerek. Mam wizję tego Tigerka, podświetliło mi go ładnie. On nie widzi, a jego nie. Przydałoby się na wzniesienie podjechać i go sprzątnąć. Ale ja takiej sytuacji nie lubię. Odsłaniam się cały. Dobra, przed chwilą coś strzelił.
Co jest? Co jest? Jeszcze nie wiem. What? Sprawdzę szybko jeszcze, czy wszystko dobrze działa, jak z przepływalnością. Zgubione klatki powinno być góra 17%, ale jest 0, czyli dzisiaj internet daje rady idealnie wręcz. Dlatego się nie powinno prowadzić z telefonem. Potem wypadki się stwarza i inne rzeczy. Coś chodzi. Dobrze, jeszcze sprawdzić ostatnią rzecz. Pokaż mi klatkarz filmu. O, klatkarz ładny się zrobił. Kurczę, no, nie spadaj. Dobra, skupię się na bitwie jednak. Bo jednak bitwa trochę ważniejsza. Późno. Myszki nie mogę dobrze złapać. Tak właśnie coś czułem. Nie lubię grać z dużymi bombowcami, ale specjalnie dzisiaj zagram. Mapa tą stronę powinienem przestawić spoko. No idealnie, żeby mnie wysadzić. Zobaczymy zaraz, jak w rogu, że jestem wysadzony. Zawraca, żeby mnie zestrzelić, prawda? Tak. Nie interesuje punkt. A, tam było samobieżne działo przeciwlotnicze, którego nie zauważyłem. Take it out. Chyba, że tylko jedna bomba wybuchła, albo jedna cel nie uderzyła. Gdybym szybciej zaczął rzucać na tego T-28, to jego też bym zgarnął. Ładnie, 5 kill. Ale kolejna przegrana. Śmiałbym się, gdybym go tym zniszczył. No dobrze. No nie było jak już tego zrobić, się paliłem. Wody na tej mapie nie ma i nawet nie wiem, czy woda gasi. Mech.
Dobra. Polećmy na realistyczne i polećmy szablonem czwartym. Nie. Ja chcę jakiś prosty szablonik. T50 będzie fajny. Wybierz załogę. Oczywiście, że tą. Coś lżejszego jeszcze można, to styl jest przebicie 80, pancerz mierny. T28. Nigdy tym nie jechałem, więc to będzie ciekawe. Co jeszcze mamy tutaj? Czy mam coś fajnego jeszcze tutaj? 3-3, 2-7, 2-7. Uuu, 122 jest 2-7. Brzmi ciekawie. 122. Nie, jednak nie brzmi ciekawie, za to ten 175M brzmi ciekawie. 80% pancerzy cały czas jest. Kurczę, T80 bym się przejechał, no ale nie mam odblokowanego. Tego też nie mam odblokowanego, niestety. No, bo takim składem będę leciał. No, że BT7. Dobra. Witam, witam. T50. E50. Nie mam pytań. Wyszukał bitwę, dobra. Tu wszystko ładnie, klatkaż ładny. Bicej ładnie. Dobra. Ten nawi jest tak jakby także sprawdzianem do tego komputera. W nowych ustawieniach. Mapa. Kubań. No, na T50 fajna mapa. No, Zisa 30 też fajna. No, na początku będzie. Jak to wygląda? Pocisk BR. Czy ten po prostu. Ten powinien być. To jest to samo. Pytanie, czy on ma materiał wybuchowy w środku. Nie, to nie, ja się tak nie bawię. Jak ten nie ma w sobie ani grama wybuchowych substancji, no to nie, no. Już ten jest lepszy. A ten Zista mnie w ogóle zastanawia. 990, to była prędkość też 990, dobra. Na co mnie zespiło? Spoczko. Jakie to miało przeładowanie? Nawet nawet. Ten czołg jest aż nadsterowny. Wow. Beautiful.
Lekkie, zwinne, szybkie czołgi, to lubię. O kuźwa, KW1. Ja mam tylko podświetlać. Nie widzi mnie, bo na celowniku siedzi. T-34-40 tam był. Wiedziałem, że coś zaraz do mnie przywali, jak nie wceluję dobrze. No spróbujmy. Tym nigdy jeszcze nie grałem praktycznie. Nigdy nie interesowały mnie okręty lądowe. Mój celownik względem na 500 metrów. Czyli niezbyt ciekawa sytuacja dla mnie. Czym? Teraz powinno być lepiej z FPS-ami na 75. Na 75-hercowym monitorze, no to jest różnica. Jeden za jeden. No, ten P40 jest dla mnie zbyt OP. No i jest 30, też fajny czołg. No to fajnie, że moja amunicja wybuchła, fajnie. Jednak Ziz jest fajnym czołgiem, ten Ziz 30. Niech mi się jeszcze tylko raz podświetli. Dobra, cofam, bo zaraz pocisk przyleci. Niech mi ktoś podświetli tego Zisa. Nie Zisa, tylko P40. Czy on? P40 jest też niepa. Widzicie, co gram teraz na tych poziomach, to zawsze P40 nie zamiata. Przecież nie jestem jakiś prelu w to grę, no ale... Jak tylko P40 mnie zamiata, no to... pokaż mi to P40, bo jestem ciekaw, na którym to jest poziomie. Musi być gdzieś na 3... O, w mordę, 130, przebicie. P15... P40... Czołg premium. No, pancerz nawet. Działo 75, no to o czym my tu mówimy? A P40 zwykłe? Takie samo. Czy jednym słowem OP strasznie czołg. Uhuhu. Właśnie fajne mają te. Tu dostaje z karabinem czy z działem? Z karabinem. No, wyprzedzali swoje czasy konstrukcją. Karabin, penetracja pancerza 2 mm. Już to widzę. Dobra. Nie. Godzinny live'ik, czyli za pół godziny kończymy. Muszę szybko zobaczyć, kto mnie stalkuje. Nikt mnie nie stalkuje, dobra. No, że teraz sobie na poważnie podjadę.
Te mapy rzadko gram na tej mapie, strasznie rzadko. To są Karpaty? Tak. To P40, PZ4 i PZ3 tam jest. To PZ3 skończ tak. Aha. To jest coś dingo. Jak przebić się przez ten sam czołg? 75 minut przebicia. Przecież ten czołg powinien być 2 tiery wyżej, jeśli nie 4 tiery wyżej. 4 tiery, 4 poziomy. On jest strasznie OP. To przecież jest też jest OP, ale dopiero kiedy no się nie stanie. Ja stanąłem, głupio. Na szczęście teraz mam czołg, który się przez wszystko przebija. Jest wyższy niż dłuższy. A jego działo to no. Gdyby takie działo miał Clean Warszałowa pierwszy, no to. Chyba cofamy, by nas karabinkiem nie rozwalili. Fajnie, że ten czołg jest taki zwrotny. Nie strzelajcie, ja nie lubię karabinów maszynowych. Ale sam mam karabin, dobrze wiedzieć. Właśnie w ogóle daleko może to działo odchylić. Aha, czyli tam też jest jakiś czołg, który mnie ma na. Tak to zostawmy już. Ja tego nie skomentuję. Kto z domisz? Ups. Ups. Z góry? Nie, z tyłu się ustawiłem głupio. Jedź! No jedź, 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 jedź. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Zostawcie mi. Zostawcie mi mojego ziomka. Skupił się cały oszczął na mnie.
Było warto. Zawsze zabawna sytuacja. No tego jaka bym sobie postrzelał? O, Anglik. No przejdź coś blisko, bo kurczę się nudzę. Chociaż samolot bym sobie zestrzelił. Ani jednego killa, Jezu. Moje staty mnie bolą. Pierwszy raz mam chyba bitwę bez killi, odkąd gram. Może dlatego, że też gram lekko dla beki. I wskakujemy. Nikt się nie spodziewał. No obróć szybciej tą wieżyczkę. Naprawdę? Powinienem się zatrzymać, ale nawet nie mam już czasu się zatrzymać. No. No. Myślałem, że chociaż jakieś bomby rzuci. Of mordeczka. Halo. Co jest? Weź się typie goń. Co jest? Ups. Ups. No dobra. Ja chyba swoją misję wykonałem. Miałem tylko ich sprowokować. Żeby się naprawdę nuczyć tym samolotem. Ten M3 prawda stoi wcelowany. A czy nie? O, już go nie ma. Nie siadło. Ups. No teraz go sobie wymienię. Ładne przejęcie, ładne odbicie. Dwie asysty, jeden kill. W zasadzie jedno zniszczenie. Adam, 34 online on Discord. No nieźle. Mogę nie zobaczyć na Discord, za bardzo powiem. Naprawdę w gąskę. W gąskę. Nieźle.
Niezbyt mądry. Pomysł ten P40 jest. P40, no to no jest niefajny samolocik. Bardzo niefajny samolocik. Dobra, jak przystał na ludzki czołg. Pobawmy się trochę z nimi. Dobra, co bierzą? Co już podchodzi pod spawn killing, ale dobra. No i fajnie, nawet spawn killingu nie ma. Jej, pierwsza wygrana. A kurczę, coś mogę zbadać? A. Tego się nie spodziewałem. To wracamy na tu. I tu. Trochę się wysilić muszę. Dobra. Ile mam punktów od ocenia? 450. Chcę się pobawić. No, chociaż tak, chcę się pobawić. Nie pamiętam, pod którym klawiszem miałem mierzenie odległości, a więc gitara. No, puszczę cię. Ten T-34 to kto to? Jest to... Kurczę, jedź typie. No, BMP. Z zakietką. Francuz. Dobra, nie ma co. Jest dobrze. Tylko OBS-a nie widzę. Ale to chyba problem nie jest. Co tam, na co komu OBS? Ten T29 to jest też ślepy czołg.
Niech się na spokoju reloadnie. O, skała. Ale co jest z tą ziemią nie tak? Co to ma sugerować, że tu co? Że tu coś się paliło przed chwilą? Czy co? No, stanę sobie tak jak knop. Nie jest to przejmujące. Mamy punkt A i punkt B. Tam jest czołg ciężki typu Tiger 2 i Easy. Tiger 2. Ładnie siadło. Gościu już 5 kili narobił. Porypany jakiś. Nic się nie rusza. O, coś się podświetliło? Ktoś coś podświetlił na chwilkę. Dziwna sytuacja została. Bardzo dziwna sytuacja została. Jechać na to B i zostawić A? Czy to zaczęło gdzie? Dobra, ten co da rady, to jest dobry czołg. Co, czyżby się zniechęcili do punktu A? Wiem, oni od wody chcą podjechać. Tutaj wyjazdmy... O! Coś tam stoi? Nie. Jak szak tak z gąską wygląda. Ten Tiger 2 to dosyć szybko wyjechał. Mogę sprawdzić na szybko do tego lunetku, czy ktoś tam się znajduje, ale dobra. Uznajmy, że nikt nie przejmie tego punktu.
Serio? Szybcy są. Uf, mordeczkę. Coś dingło. Tylko nie jestem pewien za bardzo skąd. Tu wiem, że lubi się działo. Posłania mnie ktokolwiek. Proszę, nie na tyłek, nie na tyłek. Mam nadzieję, że się nie wycofał. Cofnął. Tylko pytanie, czy przede mnie... Czy on cofnął, czy się pojechał? Chyba pojechał. Czyli muszę pamiętać, że zaraz będę miał od pleców. I jeszcze... Dzięki, że zdradziłeś swoją pozycję. Ach. Skąd? Albo lepiej nawet nie obracać wieżyczką. Ach, dobry team. Wiesz, oni mają dobry team. Czy ja chcę coś rzucać? Chcę się przelecieć samolotem. A się kadnę, bo moja drużyna nie za bardzo ma, widzę. Ale nie da się pojedynczego procentu ustawić. No bo widzę, że ktoś jest pode mną na pewno. Czemu go to kurczę nie zniszczyło? No kurczę. No a została mi tu bombka. No jak to zrobiłem? A, może zrobię tak. To chyba na dzisiaj będzie już tyle. I najbliższy live chyba jutro, bądź pojutrze, nie wiem. Tak czy siak, na dzisiaj koniec. Więc ja dziękuję, zapraszam do Discorda. Link w opisie. I cześć.